Uważaj, hopie! Ja zapraszam od razu na szkolenie. Pan trener to ma dobrze. Takie zaproszenie, od razu na dzień dobry. Kontrolujemy, co się dzieje we Wrocławiu. 1-1 teraz, ale potrafisz liczyć na siebie. A się zadaje takie pytania, no to ja już mnie język spędział, żebym opowiedział, że spałem sam w łóżku, nie? W takim dużym. Ja widziałam dobrze. Ten moment zastanowienia, tak. Było, ale tak, było. Ważna deklaracja dla żony, że sam. Dlaczego wygra Górnik? No bo Górnik to dobra drużyna. Bez względu na miejsce, czy Łęczna, czy Zabrze. Każdy Górnik to jest dobra drużyna. Tak z tymi Ryśkami. Jak z Ryśkami i generalnie brać Górnicza, powinno się trzymać razem. No to mam nadzieję, że oba Górniki się w przyszłym sezonie spotkają w Ekstraklasie. Grałem ze Śpioną we flocie Świnoujście i niestety Śpiona tego nie przemyślał, no bo we flocie na 10 karnych, którymi strzelał 9, mu broniłem, no i tym razem tak samo było. No. Skończyło się 0-0. Brawo. Przepraszam. To nie ja. Niech się pan przedstawi, że to pan z TVP Lublin. Oczywiście żartuję, proszę, proszę to spokojnie. Proszę. Poczekamy chwilę. Troszkę bliżej tylko. Jest ok? Czy mam powtórzyć? Nie. Powiedzenia, Peter. Ty, jak już wyemigrowałeś, to ciężko ci wrócić w swoje zdanie. Nie chcą mi pamięci. No, nic się nie chce, nie? No, nie chcę.
Szwenda się przejmuje. Kurde, mijałem kiedyś trenera, ale na rowerku, coś nie co. A ja na rowerze. Ja prowadziłem na rowerku. Poznałeś mnie? Tak, to znaczy na pewno w stroju sportowym, chyba okularki czy coś.